Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony pensjonat Kasztelanka. Tam się właśnie znajduje teraz. Tak więc nie czekajmy zbyt długo, bo jest trochę zwiedzania. No i zapraszam. Ok, jesteśmy w środku. Tak to wygląda. I to jest dawny pensjonat Kasztelanka. Nie wiem dokładnie kiedy opuszczony. I to jest główna sala balowa. No proszę, telewizor ktoś przewrócił. Marki. Nie wiem dokładnie. Może tędy przejdziemy. Takie szafki. To jest kuchnia. To jest kuchnia. Zdewastowana. Niestety. Tutaj nie będziemy chodzić, bo to jest zielone pomieszczenie. Też nie ma co. Jest zostawione już. To idziemy dalej. O, tutaj jest jakaś gierka. Ktoś zostawił. Jakieś dziecko. Nescafe. Tak to wygląda. Tutaj. Dobra, to nie będziemy już. To było chyba zmywalnia naczyń czy coś. Tak mi się wydaje. Niestety z dnia na dzień już niszczeje. Z roku na rok. Ten obiekt. Tak, nie będziemy do okien podchodzić, żeby nie było. Tak to wygląda tutaj. Tam jest jakaś łazienka. Jakaś stara drukarka. Okej.
jeszcze, nie? No i tu, popatrzcie. Natura odbiera swoje. Tak to wygląda pomieszczenie. Triumf natury. Tutaj to już nie będziemy wchodzić. Jakaś książka. Jakaś... Nauka mądrej trójki. Są jakieś książki. Waga. To jest waga. Jakieś książki, przybory. Idziemy dalej. Tu też jakieś książki na półkach. Okej. Tutaj jakaś kotłownia była. Nie wiem. O, tu jest bardzo zamknięte pomieszczenie. Może tak by pokażę. Wchodzę, bo pełno wody. Okej. Nie będziemy chodzić, nie będę ryzykować. Tu jest jeszcze wejście na górę, na dach, ale ja nie będę tam ryzykować. No może zaryzykuję, może spróbuję wejść. I to tak wygląda. Też jakieś pomieszczenie. Nie wiem, po co były te skrzynki.
jest, oj, to już jest, niestety, tragicznie. Jeszcze nie, tak to wygląda. To jakaś kuchnia. To podobno bezdomny jest, on tak sobie urządził. Ale go nie ma teraz. Będziemy tam chodzić. Lepiej, żeby nie było przypału. Tam jest już wejście na dach. To było do masażu chyba. To tutaj. Tu jest ten licznik trójfazowy, jeszcze nawet działający. Jeszcze działa nawet, jest dobrze zachowany. Tak wygląda. Nie wiem, od czego to było. Gdzieś jakieś zasilanie. Ale jeszcze działa. Proszę zobaczyć. Jest dobrze zachowany, jeszcze nie rozkazli nawet. No dobra. Okej, to było na tyle z kasztelanki zwiedzania z dzisiejszego urbexu, także dziękuję za oglądanie. No i zapraszam do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału oczywiście. No i do następnego. Trzymajcie się.